Jestem bardzo ciekawa, jakiej frazy wyszukują studenci w Google. Czy studenci mają wakacje? To chyba najczęściej wyszukiwane pytanie. Studenci, tak jak uczniowie, mogą liczyć na dłuższą przerwę od nauki, ale jej długość zależy od kilku czynników. Po pierwsze, każda uczelnia ma własny kalendarz akademicki, dlatego terminy wakacji mogą się różnić w poszczególnych placówkach. Oprócz tego, przed oficjalnym rozpoczęciem wakacji, studenci przystępują do sesji, a im szybciej uporają się ze zdaniem egzaminów, tym wcześniej będą mogli cieszyć się wolnym. Dlatego lepiej jest zaliczyć wszystko w pierwszym terminie. Zobaczmy, co kryje się pod hasłem numer 2. Czy studenci mają ferie i majówkę? Jeśli chodzi o ferie, to między semestrami studenci mają tak zwaną przerwę semestralną, trwającą tydzień. Jej termin wyznaczany jest przed uczelnię, a dni wolne przypadają po zimowej sesji. Dlatego, jak w przypadku wakacji, im wcześniej też egzaminy, tym więcej będziesz miał wolnych dni. W kwestii majówki studenci, jak wszyscy, mają wolny 1 i 3 maja. Natomiast 2 maja zależy od decyzji rektora uczelni. Co kryje pytanie numer 3? Czy studenci płacą ZUS? Studenci do 26 roku życia, pracujący na umowie zlecenie, są zwolnieni z opłacania składek na ZUS. W innej sytuacji są studenci pracujący na umowie o pracę. Ich obowiązuje płacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ale spokojnie, to odprowadza za Was pracodawca.